Witam ponownie. Dzisiaj opowiemy wam trochę o specyfikacjach komputera. Ja osobiście całe życie przesiedziałem na poradnikach, także niewiele wam o tym powiem, ale chłopaki jak najbardziej wam w tym pomogą. 30 Days to Pro. A propos dysków, wiadomo, dzielą się one na HDD oraz na SSD. Dysk HDD, wiadomo, warto mieć do gromadzenia wszelkich plików. Co to SSD, wiadomo, jest to taki przyspieszacz, aby wszystko działało po prostu szybciej. Warto mieć oba te dyski w komputerze. Jako ciekawostkę możemy dodać, że podczas organizacji większości profesjonalnych turniejów zawodnicy dostają komputery wyposażone w specjalne kieszenie na dyski SSD. Gracz przystępujący do zawodów wkłada po prostu swój dysk do komputera i uruchamiając maszynę od razu ma swoje konfiguracje i wszelkie ustawienia. Podczas jakiejkolwiek awarii sprzętu elektronicznego jego jednostka jest po prostu wymieniana na nową, a on przekładając swój dysk dostaje wszystkie swoje ustawienia tak jak lubi. Ja natomiast powiem o pamięci RAM. Do CS-a wystarczy jak najbardziej 8 giga, 4, to już jest ewidentnie za mało do CS-a. Pamięć RAM ma również swoje szybkości. Polecam kupić jak najszybsze, czyli teraz to już jest pewnie ponad 3000 MHz i z jak najniższym opóźnieniem, czyli CL12, CL15. CL właśnie to są opóźnienia, one mają być jak najniższe, żeby ta pamięć działała jak najlepiej i jak najszybciej. Oczywiście zwracajcie uwagę na radiatory na kościach pamięci, bo po prostu żeby te radiatory odprowadzały ciepło z tej pamięci, żeby one się też nie grzały. Wiadomo, każdy element komputera jest ważny i trzeba zapewnić im po prostu jak najniższą temperaturę, żeby całość mogła naprawdę wydajnie współpracować. Karty graficzne, czyli można powiedzieć procesor renderujący obraz, no to jest drugie serce komputera. Zaraz za procesorem oczywiście ma tam takie rzeczy jak na przykład częstotliwość zegara oraz pamięci, które możemy sobie odpowiednio podkręcić, ale to raczej w Counterze nie jest aż takie istotne. To, co Was powinno interesować w tym momencie, to jest procesor dodatkowy, który wspomaga na przykład streamowanie obrazu, bo w tym momencie nowoczesne karty z tej serii, chociażby 1060, 1070 w górę, mają specjalny kodek, nazywa się to NVIDIA Encoder, przez który możemy dodatkowo odciążyć procesor, proszę bardzo, i streamować obraz albo nagrywać bezpośrednio przez kartę graficzną. I to jest bardzo fajna opcja, na którą warto dać uwagę. Jeżeli ktoś się tym interesuje, no to jest naprawdę bardzo fajny dodatek. Jeżeli chodzi o wydajność bezpośrednio, to raczej w Counterze nie ma aż takich super wielkich różnic. Na pewno, jeżeli ktoś korzysta z większej rozdzielczości, wtedy na przykład przy Full HD warto zainwestować w kartę z rzędu powiedzmy 970 albo w górę. Biorąc pod uwagę rozdzielczość, lepsza karta. Ja opowiem wam trochę o procesorach. Taką chyba najniższą półką wygodną do grania są procesory intelowskie i5-6400, które jesteśmy w stanie tak na tyle podrasować, żeby dały nam wygodę gry, bo przecież o to chodzi. Każdy procesor z wyższej półki oczywiście da nam większe możliwości, a procesory z dodatkiem K, jak chociażby 6500K, już będą, myślę, dużo frajdy nam dawać, jeżeli chodzi o grę. Pamiętajcie, że na każdym turnieju każdy sprzęt, na którym chcecie zagrać, powinien być taki sam dla każdego. Taka prośba ode mnie. Nie denerwujcie się, jeśli to nie będzie najlepszy sprzęt. Nie denerwujcie się, jeżeli to nie będzie taki sprzęt, jaki macie w domu. Dajcie z siebie wszystko i skupcie się na własnych umiejętnościach. Trzymam za was kciuki i do zobaczenia w następnym filmiku. Pewnie zastanawiacie się, na czym grają nasi zawodnicy. Otóż w tych małych skrzyneczkach zamknęliśmy dla nich procesory Intel Core i7-6700. Wzbogaciliśmy to grafiką GeForce GTX 1070. Dołożyliśmy 8 GB pamięci RAM, dysk o pojemności 240 GB, oczywiście SSD. I to wszystko uzupełnia dysk twardy o pojemności 1 TB. Mam nadzieję, że ten materiał wam w czymś pomógł. Pochwalcie się w komentarzu, na jakich specyfikacjach wygracie. W tym tygodniu wyjdzie Q&A z ekipą, więc zadawajcie pytania, bo to ostatnia szansa, abyśmy na nie mogli odpowiedzieć. A poza tym zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i walnijcie dzwonek. Bądź na bieżąco. Zostaw lajka na fanpage'u Computronic Gaming i Lenovo Legion. No weź!